Hej, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MyJordGames i dzisiaj pokażę wam, jak najprościej zdobyć serce czempiona w grze Tarn. Zapraszam. Pokażę wam kilka potworów, z których najłatwiej wypada serce czempiona. Pierwszym czempionem jest to matacz znajdujący się na trakcie niedaleko wioski rybackiej. Spawnuje się on w pajęczym zagajniku za jakieś 5 minut, czyli najszybciej ogólnie ze wszystkich. Tu wokół tych pajączków powinien być jakiś matacz. O, i tutaj wyświetlił nam się matacz. Pojawia się on w trzyosobowych grupkach razem z dwoma pająkami leśnymi. No i po prostu najprościej jest go zabić. Jak widzimy, mamy jad matacza. Drugim czempionem jest Lake, którego możemy znaleźć w jarze, tam gdzie spawnią się gobliny. Lake jest w towarzystwie goblina szamana i dwóch goblinów wojowników i niestety długo się spawnuje. Trzeba na niego trochę poczekać. Trzecim naszym czempionem jest szaleniec, zwanym także potężnym Zedem. Powinien występować on w chaszczach niedaleko wioski rybackiej, lecz niestety nie mogę go znaleźć od 20 minut, więc jeśli pozwolicie, posłużę się filmem innego użytkownika, do którego link macie w opisie.